Muszę powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj bardzo szczęśliwi, jesteśmy bardzo dumni. Zawieramy umowę z tak dużym mecenasem sportu, a przede wszystkim mecenasem siatkówki, jakim jest PGE Polska Grupa Energetyczna. I cieszę się, że ten 16 z rzędu sezon w Ekstraklasie rozpoczniemy jako PGE Grot Budowlani Łódź. I mam nadzieję, że awansujemy też do rozgrywek elitarnej Ligi Mistrzów. A poza tym, co jest dla mnie ważne, będziemy dalej kontynuować szkolenie w zakresie dzieci i młodzieży. Chcemy to rozwijać w Łodzi. W zeszłym roku mieliśmy brązowy medal juniorek, ale chcemy rozwijać na poziomie młodziczki, kadetki. Także już od najmłodszych dzieci budować to zainteresowanie sportem i budować przyszłość dla naszej siatkarskiej drużyny. Takie wsparcie, jakie udziela PGE Polska Grupa Energetyczna, jest bardzo ważne, bo pozwala na stabilizację w klubie. Zawodniczki mogą się skupić tylko i wyłącznie na celach sportowych, na tym, żeby się dobrze przygotować do tego meczu, żeby jak najlepiej wypaść w rozgrywkach Ekstraklasy, jak najlepiej wypaść w rozgrywkach Ligi Mistrzyń. I pozwala też na to, żeby rozszerzyć swoją działalność, jeśli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży, o szkolenie też trenerów w tych grupach młodzieżowych. Także ten projekt jest dosyć szeroki, ale jestem przekonany, że wspólnie z PGE Polską Grupą Energetyczną podołamy, damy radę i będzie widać tego bardzo dobry efekt. Cele na pewno sobie zwiększamy z sezonu na sezon. Niemniej jednak, no gdzieś mając z tyłu, że mamy teraz dużego sponsora, gdzieś to ta presja wydaje się być większa, niemniej jednak ja uważam, że zawsze sportowcy powinni dążyć do tego, żeby grać o najwyższe laura, o złoty medal i starać się to osiągnąć. Aczkolwiek wiemy, jaki jest sport, ten jeden medal złoty jest jeden, medal srebrny jest jeden, medal brązowy też jest jeden. Aspirujących klubów wiele. Niemniej jednak postaramy się, żeby któryś z tych medali, najlepiej ten najcenniejszego krusztu w przyszłym sezonie był w Łodzi.